Hiszpańskiej rodziny Borgiów nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Zasłynęła ona nie tylko skandalami obyczajowymi. Pośród ohydy grzechu wyrósł piękny kwiat świętości. Franciszek, patron dnia dzisiejszego, przyszedł na świat 28 października 1510 roku jako pierworodny syn Jana i Joanny Aragońskiej. Jego ojciec Jan był księciem Gandii niedaleko Walencji. Dziadkiem Franciszka był niesławny papież Aleksander VI. W młodości Franciszek otrzymał bardzo dobre wykształcenie. Po śmierci ukochanej matki, od 10 roku życia pieczę nad Franciszkiem sprawował jego wuj, arcybiskup Saragossy. Już jako młodzieniec Franciszek miał ochotę zamienić wspaniałe komnaty pałacowe na klasztorną celę. Wysłany przez ojca na dwór cesarza Karola V, zakochuje się i żeni z Eleonorą. Wspólnie wychowują 8 dzieci. Franciszek, pomimo otaczającej go wszędzie rozpusty, potrafi zachować czystość. Prowadził wraz z żoną świętobliwe życie. O pobożności całej rodziny niech świadczy fakt, że ilekroć usłyszeli dzwonek towarzyszący kapłanowi idącemu do umierającego, zrywali się wraz z dziećmi we dnie czy w nocy i odprowadzali księdza z ciałem pańskim do domu chorego. Mimo że szczęście sprzyjało Franciszkowi, nie zaprzestał pracy nad sobą. Często uczestniczył we mszy świętej, przystępował do spowiedzi i komunii i dużo pracował. Jego pasją był śpiew i muzyka. Kluczowym momentem w życiu Franciszka była śmierć cesarzowej Izabeli Portugalskiej w roku 1539. Pochylony nad trumną 36-letniej władczyni, zdając sobie sprawę z kruchości ludzkiego życia, Franciszek postanawia poświęcić swoje życie wyłącznej służbie Bożej. Niezwłocznie po pogrzebie pośpieszył do Toledo, aby zrezygnować z pełnionego urzędu. Ale cesarz nie chciał się pozbyć najwierniejszego towarzysza i mianował go wicekrólem Katalonii. Franciszek Borgiasz w latach 1539-1543 rządził mądrze i sprawiedliwie i był dla wszystkich wzorem zacności. Co dzień odmawiał różaniec, spowiadał się, a w każdą niedzielę i święto przystępował do komunii. Praktykował również umartwienia i pielęgnował ducha pokuty. Po śmierci ojca w 1543 roku zrzekł się godności wicekróla. Wyjechał z Katalonii i objął rządy dziedzicznego księstwa Gandii. Dbał o swoich poddanych. Starał się o poprawę ich moralności i warunków materialnych. Chciał też podnieść poziom oświaty. Swoim przykładem doprowadził do tego, że każdy w Gandii chociaż raz w miesiącu przystępował do stołu pańskiego. Po śmierci swojej żony w roku 1549 w Rzymie Franciszek Borgiasz zostaje przyjęty do zakonu jezuitów przez samego założyciela, świętego Ignacego. Na wieść o tym, że papież Juliusz III chce mu ofiarować kapelusz kardynalski, ucieka z Rzymu i wraca do Hiszpanii, gdzie w roku 1551 przyjmuje święcenia kapłańskie. W zakonie wykonywał najniższe posługi, umartwiając się przy tym i wiele poszcząc. Nie chciał przyjąć żadnych urzędów i godności kościelnych. 5 odmawiał przyjęcia kapelusza kardynalskiego. Przekonano go jednak, że jego pochodzenie, zdolności i wykształcenie powodują, że powinien kierować innymi. Dlatego w roku 1554 został prowincjałem Hiszpanii, Portugalii i Indii, a 11 lat później wybrano go na generała zakonu. Przyjął tę godność, mówiąc: prosiłem Boga o krzyż, ale przyznaję się, że o takim jak ten nie myślałem. Rządził z niezwykłą mądrością. Zakon liczył wtedy około 130 domów i 3500 członków. Dlatego Franciszek musiał odbywać częste i męczące podróże. Wzmocnił organizacyjnie zakon, kładąc podstawy pod jego potęgę. To on przyjął do nowicjatu świętego Stanisława Kostka. Był również spowiednikiem świętej Teresy z Avila.
będąc przyjacielem i doradcą świętego Ignacego, wymógł utworzenie przez niego papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Ponadto w Rzymie głosił kazania, uczył dzieci, a w czasie zarazy w roku 1566 ratował chorych. W roku 1572 z polecenia papieża Piusa V Franciszek, mimo złego samopoczucia, objechał wraz z kardynałem Alessandrim dwory Hiszpanii, Francji i Portugalii, aby namawiać te państwa do wyprawy przeciw Turkom. Ta mediacja doprowadziła do powstania koalicji państw chrześcijańskich, która pokonała wielką flotę turecką pod Lepanto. W czasie drogi powrotnej już we Włoszech zasłabł tak bardzo, że zaniesiono go w lektyce do Rzymu, gdzie zmarł po kilku miesiącach 1 października 1572 roku w opinii świętości. Przeżył 62 lata. Pozostawił po sobie wiele pism filozoficznych. Relikwie świętego Franciszka Borgiasza zostały przeniesione z Ferrary do kościoła jezuitów w Madrycie w roku 1901. Został beatyfikowany przez papieża Urbana III 23 listopada 1624 roku, a kanonizowany przez Klemensa X 20 czerwca 1670 roku. Jest patronem Portugalii, Roty, a także orędownikiem, do którego zwracają się zagrożeni trzęsieniem ziemi. Módlmy się. Boże, Ty nauczyłeś świętego Franciszka, by ponad wszystko szukał Twojej chwały. Spraw przez jego wstawiennictwo, byśmy nie musieli zaznać śmierci wiecznej, lecz przez zachowanie Twojego słowa z radością ujrzeli dzień Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.